Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj sprawdzimy sobie majątek ziomeczka W. Mam nadzieję, że dobrze w ogóle czytam jego nickname. Właśnie tutaj podjeżdża. Siemaneczko W. No cześć wszystkim, cześć Lucek. Dobra, co nam dzisiaj pokażesz? Jaki masz plan? No, chyba plan bez planu. Jakiś garaże, co? Pokaż swoje fury. Dobra. Już cię tutaj witają też. No, widzę. Zalewam herbatkę, się też odwitam. Jak się tutaj, o. No i cóż, co mogę pokazać? No, pewnie pokażę jakieś samochodki, zwykle. Bo motocykle to tak mniej tam mnie obchodzą. Coś tam niby mam, ale... Mniej więcej pokażę taką swoją kolekcję, bo też, można powiedzieć, trochę sobie lubię samochody kompletować tematycznie. Tu się zaczęło sprowadzać do tego, że w tym garażu zacząłem trzymać samochody, które udało mi się jakby zachować z nagród z Koła Fortuny. No i tak, przede wszystkim są tutaj egzotyki. Oczywiście nie każdy samochód jest ten z Koła Fortuny, ale tak starałem się zachować tutaj tematykę. I tak, od tej strony, jak widzimy, jest Entity XF, jest i Infernus, i jest GP1. Każdy z nich tak starałem się zrobić w miarę fabryczny sposób. W ogóle właśnie XF jest dość takim też zapomnianym samochodem. Kiedyś był częściej wybierany. To samo Infernus. Końcówka lat tak 90. i początek 2000. Dobrze myślę? Tak. Można tak powiedzieć, rzeczywiście, bo ten Infernus to też takie jest niby Murcielago, ale z tyłu ma z tej pierwszej Zondy, a ta tak, z kolei jest właśnie końcówka lat tych 90. Tutaj z kolei, bo ogółem mam dwie GP1 i ta GP1 jest zrobiona na tą wersję McLarena F1 LM. Tutaj taki ciekawy bajer, on ma bardzo fajnie zrobione wnętrze, jak chcesz, to sobie możesz zobaczyć. A, tylko nie ma siedziska po środku. No wiesz, byłby za duży plagiat moim zdaniem, ale i tak samo wykonanie tych zegarów. Jeden do jednego. Takie... Wygląd zewnętrzny praktycznie jeden do jednego poza może tyłem i tymi tylnymi lampami. No i tymi też na boku, można powiedzieć, tą podziałką, tak? No. Tą dzielącą. Tak, po środku chciałem zebrać takie auta, które są takimi, można powiedzieć, pseudo prototypami, czy coś w tym stylu. No bo jak wiemy, ten Aston Martin Valkyrie, czy jakby nie czytał, jeszcze nie powstał. Jest on tutaj w takich barwach, jakie zaprezentowano po raz pierwszy. Jest i X80 Proto, którego szczerze powiedziawszy rzadko używam, ale kupiłem, żeby pasował do kolekcji właśnie tych konceptów. No i jest to się Nero, może podobać, nie ten Proto, ale jest taki dziwny, taki super futurystyczny. Tak. Za każdym razem, jak nim jadę, to mam wrażenie, że jadę Batmobilem. No, jeszcze dałeś taki chyba aluminiowy kolor, czy coś takiego. Tak, bo ja nie chciałem go robić tak jak, można powiedzieć, do Grotti pasuje, do Ferrari czerwony, ale chciałem spróbować coś swojego, tak samo tutaj z tym Bugatti. Nie chciałem go robić na Divo, czy tego, jaki on był ten Divo seryjnie? Niebieski? Niebieski był, tak, z takimi niebieskimi właśnie elementami, no. Szary z niebieskimi, no tak. No i tutaj się nie dało, ale pokombinowałem, zrobiłem matowy kolor i z takimi żółtymi dodatkami, akcentami, myślę, że nawet w porządku to wygląda. I on też był taką jedną z nagród kasyna. Tutaj z kolei też są jeszcze egzotyki, można powiedzieć. Tu mamy Astona kolejnego. Jak wcześniej podjechałem jeden. Tak, podjechałem właśnie 177, a to jest drugi. To jest drugi, ale ten jest, można powiedzieć, swego rodzaju unikatem, dlatego że jakby stylizowałem się przy tuningu go na Astonie 177, ale numerze 66, ten konkretny model 66 był właśnie granatowy i miał granatowe felgi i on był też wystawiony gdzieś na aukcję i ogółem bardzo ładnie się prezentował, dlatego tutaj chciałem bardzo podobnie. Nigdy nie słyszałem o tej wersji 177. Znaczy, jeszcze był konkretny egzemplarz, bo ich tam było wiele. Piękny samochód tak w ogóle. No jest to jest unikat. To Gallardo, to jest Gallardo chyba, nie? Tak, waka. Tym nikt chyba nie jeździ. No bo szczerze to ma takie słabe osiągi. Tak. Ale powiem ci, ciekawie wygląda. Na pewno jak tym się przejedzie na slot, pośród samych MR-ów czy jakiś właśnie Bugatti, no to... Tak. W miarę to wygląda. Fajnie, tutaj nie wiem, czy ty mi mówiłeś, nie jestem jakimś wielkim fanem tego samochodu, bo GTA nie jest zbyt piękny, ale ma bardzo dobre osiągi do wyścigów czasowych.
Oczywiście Senna. Jest to Senna. Tak jest. No i na końcu jest Zentorno, które zamiast robić masysto elemento, jak wszyscy, postanowiłem zrobić w kolorze żółtym, czyli jakimś takim flagowym kolorze tego Pegasi. Więc tak by się prezentował pierwszy garaż. Spoko, fajnie to wygląda. Ja tak zauważyłem właśnie, bo ty lubisz robić stylizację na jakieś rzeczy i u ciebie nie ma jakichś tam przesadnych malowań, tylko dajesz jeden kolor. Ja nie pamiętam, jak się to w GTA robiło, czy można było dawać jakieś takie malowanie na auto? Chyba nie. Tak. Znaczy malowania, właśnie grafik nie, ale część samochodów, które są, to nawet jeśli mają te pomalowania, no to ja z nich nie korzystam, tak szczerze. Ty preferujesz raczej taki czysty styl, nie? Tak jest, tak jest. Nawet jak mam garaż tunerów, to i tak każdy z nich nie ma oznaczeń. Kiedyś miałem, ale jakoś tak wyszło, że zrezygnowałem. Ale ładna pogoda jest akurat na pokazówkę. No i z tym jeszcze tym Koenigseggiem. No, elegancko. Dobra, teraz po drodze będę mieć tutaj jeszcze jeden garaż. Można powiedzieć, w takim mieszkaniu głównym, rzekomym, w którym sobie moja postać mieszka. I tam trzymam takie samochody, można powiedzieć, dzienne, czy coś w tym stylu. To znaczy, jakby to nie, jakkolwiek by to nie brzmiało, tam to nie znaczy, że będą jakieś tanie samochody, ale po prostu jakieś takie, można powiedzieć, coś, jakieś tam SUVy, część jest chyba SUVów, część jest jakichś takich sedanów, trochę jakieś tam, no takie, taka mieszanka, można powiedzieć, ale też zobaczysz właśnie, w jaki sposób to zrobiłem. A szczerze, pokazałbym ten garaż, dlatego że to jest swego rodzaju, można powiedzieć, zachęta do tego, żeby kupować takie auta niepozorne, tanie, ale które da się naprawdę fajnie zrobić i równocześnie być w ten sposób oryginalnym i się wyróżniać na sesji, bo szczerze, rzadziej spotkasz gracza, który jedzie na przykład jakimś, nie wiem, jakąś kurmą nieopancerzoną, niż jeżdżącego jakimś tam T20. Chociaż ja sobie chyba kupię chatkę obok ciebie, będę twoim sąsiadem. Tutaj? A ty chyba kiedyś tutaj miałeś nawet. No miałem, no. Ej, ale tutaj jest trochę lipa, musisz chwilę poczekać, bo przypomniało mi się, że z tym garażem jest taki bajer, że jak ja tutaj wejdę, to ja sobie wejdę do mieszkania, ale jeśli ty zadzwonisz do domofonu, no, to na przykład jak cię przyjmę, to cię wpuści do mojego mieszkania, a mieszkanie nie jest połączone z garażem, więc nie mógłbyś wejść. Aha, dobra. Spoko. Więc wsiadaj i w ten sposób cię jakby przeniosę. Dobra. Poczekaj, bo wow, co mi tu... co się stało? U mnie nie miałeś w ogóle animacji. Gdzieś tam na chwilę mignął. I tak dobra. Już widzisz. Pierwszy samochód. Słuchaj, ja mam do ciebie takie szybkie pytanie, bo jesteś drugą osobą, która losuje te nagrody z no, z losowań tam w kasynie. Jesteś drugą taką osobą, która mówi, że się da, że sobie losuje i bez problemu. No ja właśnie chciałbym sobie coś takiego też włączyć. To się robi przez VPN-a, nie? Jest. No i nie ma z tego są jakichś problemów, tam banów i tak dalej? Nie. Wiesz co, gdyby były, to bym już w zeszłym roku musiał za to Nieźle. Ale jakoś naprawdę nie ma z tym żadnych problemów, bynajmniej u siebie. Kurde, muszę to sprawdzić. Widzę, że nie posprzątałem trochę. Karakara miała iść na koniec, ale dobra. Mniejsza. Więc tak, jak widzisz, stoimy sobie po środku. Po jednej stronie trzymam auta terenowe, SUVy, takie, wiesz, SUVy miejskie, można powiedzieć. Z kolei po lewej stronie trzymam sobie, można powiedzieć, takie sportowo-miejskie samochody, coś w tym stylu, jakieś takie sedany albo z lekka usportowiane, więc sam wybierz, co ci najbardziej przykuwa uwagę. Wow, co to jest? To jest alfa jakaś. To jest jeden z nowych samochodów. Powiem ci, też jest bardzo, bardzo podobnie wykonany. No wiadomo, ten przód może nie do końca, ale bok i tył, no jest prawie, że jeden do jednego. Niziutkie. Powiem ci, ładnie się prezentuje. Znaczy, mi się spodobał, bo ja go jeszcze nie widziałem, ale jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo lubię też tą Hondę z wyglądu i chyba najbardziej podoba mi się ten tu na końcu, czyli Mitsubishi Evo 10, nie? To jest Kuruma. I też starałem się robić jak seryjnie, z tym, że felgi jeszcze wybierałem takie jak w Subarce tej pierwszej... Subarce, Boże! Lancerze, tym z pierwszych lat produkcji w 2008 roku, on miał wtedy takie felgi. Także szybko, żeśmy przelecieli ten garaż. Spoko. A ja zatem jadę w kolejny.
Tutaj środek można zmieniać kolor jego, chyba tak, nie? Jako tak, drugi tak. kolor. Mhm, i specjalnie tak do kontrastu dałem sobie czerwone. Bo... Ona spokojnie jest ta Honda, taka do jazdy, czy taka średnia? Wiesz co, on do wyścigów jest taki średni, ale z drugiej strony jest najszybszy przednio napędowcem w drzewie. I tak, co się tutaj prezentuje, proszę pana, proszę państwa. A tutaj są jest? Randomowe rzeczy. To jest chyba Porsche, ale nie pamiętam jak się nazywał. To jest Porsche Taycan. Takie coś ma powstać. To był jeszcze wzorowany na koncepcyjnym. Sobie zamontowałem kamery zamiast lusterek, a kolor był inspirowany tym z Panamery. Mhm. Tutaj z kolei jest Spyker C8 Aileron. Kojarzę go chyba z Test Drive'a. Nie tak, wiem, czy w Test Drive Animated on był? Był chyba. Tak, był, na pewno. I jest też chyba w The Crew. W ogóle to też jest dziwny samochód, bo on ma silnik schowany pod szybą, tak? Ale z kolei jak się tutaj otworzy klapę z tyłu, no to tam silnika nie widać, więc można powiedzieć, że ma bagażnik i z tyłu, i z przodu. No. Tam się jak nie elektryk dostać. Prawie, że. Ty, ale zobacz, zwróć uwagę, że ten silnik chyba... Nie, what? Ej, faktycznie, ten silnik nie jest odgrodzony od kokpitu. Nawet szybą, ty? No, szyba może być, nie, ale... Jak, widać tam szybę, jak się otworzy drzwi, to fajnie tam połyskuje. Mhm. O, Maciek dołączył. Widziałem. Właśnie Maciek też tak tematycznie sobie samochody grupuje. On ma bardzo jak dużo tych samochodów. Jeszcze tak naprawdę do tematyki nie przeszedłem, bo tutaj chciałem zacząć od tych garażów pomieszanych. Spoko. No ale w każdym razie, co tu jeszcze jest? Alfa, też bardzo zapomniany samochód. Serio, prawie nikt tym nie jeździ, a jest może fajnym, luksusowym. Znaczy tanim, bo on kosztuje ledwo 100 tysięcy, a wygląda naprawdę jak taki... Wygląda no mega luksusowo, tylko że każdy się do niego przyzwyczaił i nie robi żadnego wrażenia na nikim. No, dokładnie. Z kolei Tesla. Powiem ci, ten tył w tej Tesli to tak... Aston Martin. No, taki Rapid i właśnie Vanquish, coś w tym stylu, przez te lampy głównie. Ty, ale to jest faktycznie tak, jak ja myślałem w pierwszej chwili, że to jest Rapid, ale podszedłem do początku i tak mówię, no nie, no to jest Tesla. Jeszcze był jeden samochód podobny, chyba Jackal się był podobny do Tesli. Ja na początku myślałem, że to jest nawet tak, Tesla. Tak, na odcinku mówiłeś. Tutaj z kolei no. Dominator GTX, powiem ci szczerze, kupiłem go w zeszłym tygodniu, bo jakoś nigdy się nie mogłem do tego auta przekonać, do czasu, kiedy kumpel podsunął mi pomysł, tak będąc szczery, no. Na zrobienie go na wersję Bullitt. I on jest właśnie tym kolorem tak stylizowany i tymi felgami na wersję Bullitt Mustanga. Też go ostatnio kupiłem, to jest właściwie chyba jedyne auto z tych nowych, które postanowiłem sobie kupić na tym koncie. Bardzo mi się podoba i super brzmi, no i można ciekawie przerobić. No, ale szkoda, że on przez te poszerzenia, bo on by ma te poszerzenia, ale te koła się ze sobą nie spasują. To jest słabe. Ale Challenger. Też jest stary samochód. Nowszy jest właśnie ten Challenger i ja go też tak starałem się zrobić dość oryginalnie. On ma kozackie felgi ma. Porównaj sobie jakościowo kozackie, te felgi kontra... To nie są felgi te, które są od samego początku gry, nie? To są te od tego samochodu. Mm-mm. One są od początku gry. Co ty dajesz? Po prostu, no takie po prostu dobrałem. Wow. Na szczęście one fajnie się wpasowały do tego samochodu. Powiem tak, szczerze, one się zajebiście błyszczą. Są chromowane, czy nie? Tak, one są cało chromowane. Bo wiadomo, te felgi później na online można kupować w dwóch wariantach, albo lakierowane, albo chromowane całe. Świetnie to wygląda, naprawdę. No i tak jeszcze tutaj do tego całego fioletowego koloru, który był dość, można powiedzieć, charakterystyczny dla Challengerów tych lat. No to dorzuciłem jeszcze jasny wnętrz, można powiedzieć jasne, ale takie bardziej pomarańczowe. Beżowe, coś takiego. Pomarańczowe? No, beżowy, można powiedzieć pod kolor twoich butów, coś ciemniejsze. No coś ciemniejszego. No i na końcu Civic. Takie dwa auta miejskie, tutaj można powiedzieć współczesny, też usportowiony, a tutaj tunerski. I tak naprawdę on znajduje się tutaj, on się znajduje w tym garażu, a nie z JDM-ami, tylko dlatego, że garaże z JDM-ami zabrakło mi jednego miejsca. Wątpię, żeby była osoba, która z premedytacją schowałaby ten samochód do swojego garażu. Tutaj ten, przy którym stoję, bo to jest tak często spotykane auto na drogach w Los Santos.
A ale mimo wszystko zobaczcie, jak można go ciekawie zrobić, tak? To jest auto, które zgarniasz z ulicy. To jest bodajże coś na kształt Golfa albo Scirocco. Między Golfem a Scirocco, tylko że Golf, Scirocco chyba bardziej z tyłu opada dach w dół i z tego robi się taki Golf bardziej, albo coś w tym, albo jakiś może jakieś Renault takie kompaktowe. I teraz w każdym razie wygląda ciekawie z tymi progami, tak naprawdę nisko wygląda, obniżone, tylko miejski pomykacz. Wyszedłeś przez przypadek. Wyszedłem przez przypadek, podszedłem do granicy. Ale wiesz co, wspomniałeś o Renault i to jest bardzo istotna rzecz, bo wyobraź sobie, że to jest niby, właśnie tak jak mówisz, Scirocco, to jest niby można powiedzieć trochę Honda, bo to jest niby wygrzedinka. Mhm. Aczkolwiek właśnie ja robiąc tuning do niego, się trochę zainspirowałem tymi, Renault RS, bo dla nich kolorem flagowym był właśnie taki żółty odcień. Plus Megankę, tak? Renault Megane RS, tak? Tak, tak. I chciałem zrobić z tego zwykłego, może być miejskiego autka, taką wersję hot hatch. Jakieś, nie wiem, Blista S, czy coś w tym stylu. Tak, i on powiem ci, że zupełnie inaczej teraz wygląda, jak się na niego patrzy, już takiego stuningowanego w jasnym garażu, wiesz, obniżony tak jakby tymi progami wizualnie, przyciemnione szyby, to on wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie? No, fajnie, dzięki. On jest taki, można powiedzieć, tak jak dobrze nazwałeś, miejskim popylaczem. Tak, dlaczego dokładnie. On się tutaj znajduje nie tylko dlatego, że moim zdaniem jest jednym z najładniejszych kompaktów w grze, bo powiem ci szczerze, jest mało kompaktów, a on jest takim współczesnym, dość, moim zdaniem, dobrze wyglądającym. Jeszcze mało tego, on jest moim zdaniem najlepszy do wyścigów, dlatego też on tutaj stoi, bo chciałem mieć po prostu samochód w swojej klasie, który dawałby radę sobie na wyścig w razie czego. Powiem ci, że nie wybrałbym go do wyścigów raczej. Ale może dlatego, że właśnie wygląda niepozornie. To powiem, że ma na pewno lepsze osiągi niż Kisi i jest może ciut wolniejszy od tej Hondy, bo tamta Honda, którą widziałeś, tą Civic 6, ona jest stuningowana, wydaje się sportowa, ale twórcy stwierdzili, że wrzucą ją do klasy kompaktów. W odróżnieniu na przykład duplisty kompakt, która też jest wolna, ale ją już dali do sportowej, takie futo. Spoko. Także to też jest mieszanka. I co, jeszcze jeden ostatni garaż, czy posiadłość jakaś? Wiesz co, ja nie wiem, czy ja mam jakąś posiadłość, którą mógłbym pokazać, ale nie wiem, jak tam uważasz, czy mogę jeszcze pokazać jeszcze jeden? Tu masz garaż jakiś? Tutaj mam w biurze. W biurze jest tam kilka. Aha, no to możesz ten. To akurat, bo część już może z osób widziała tego, ten garaż, więc już wiesz, możemy w takim razie iść po łebkach. Ale oczywiście też mogę się zatrzymać przy paru z nich i opowiadać. I głównie jasne. Tutaj też chcę ci coś pokazać, bo jakby sobie też tutaj na tym piętrze, znaczy w tym garażu, też sobie robiłem jakby kolekcjami. Yes. Ciekawe, czy zgadniesz wspólny mianownik pierwszego jakby piętra. Poczekaj, to będzie trzeba chyba oddzielny odcinek na ten garaż, kurde. Nie, no co ty. No może ten ostatni się tak średnio spasował, bo jest tam GP1, ale... No późne lata 80 chyba. Jeszcze tak starałem się te kolory zachować, jak te typowe takie samochody z Miami. Ale chyba z Ferrari przegiełałeś tutaj F40. No bo niebieskie? Było w niebieskim kolorze? Ci, bo dlatego, że chciałem mieć jakiś inny samochód niż wszyscy. I powiem ci szczerze, szukałem w grafice F40. Większość fakt była czerwona, żółta i czarna. Ale znalazłem niebieską i ta niebieska się okazało, że jednak była produkowana w tym kolorze. W dodatku praktycznie każdy model F40 miał czerwone wnętrze, niezależnie od tego, jakie miał kolor nadwozia, więc jeszcze fajnie to kontrastuje, powiem ci szczerze, i naprawdę mi odpowiada. Na pewno Countach nie jest taki to wiem. Jak... Countach to wiem, że na biało był i to chyba nawet tylko na biało, z tego co... Nie. Ja kiedyś, powiem ci, miałem zabawkę i on był czerwony. I w czerwonym też był na pewno robiony. Z kolei powiem ci, że przy Diablo naprawdę starałem się wymyślić kolorek, ponieważ
Piękne tu też jest wzorowany jest. Na jednym z rzeczywistości. No to i jest wnętrze takie beżowe. O ja. On jest taki fioletowo, można powiedzieć, fioletowy taki wyblakły odcień. Jak no. piszesz sobie Purple Lamborghini. To wyskoczy ta muzyczka, piosenka chyba, nie? Czy nie? Ten rapsik. No i jeszcze na końcu jest kolejna F1, to tutaj jest z kolei już nie w wersji LM, tylko zwykłej, ale felgę zamieniłem z seryjnej na tą w miarę wyglądającą. To jest no chyba jest uliczna to może... felga, nie? Tak, tak, ona jest w ulicznych. Znaczy, głównie zależało mi na tym, żeby opona była grubsza, no bo szczerze, nie w każdym samochodzie pasuje felga z niskim profilem. Szczególnie spoko. Jak się robi te klasyki. A z przodu, jak nie wiem jeszcze, czy wiesz co to jest, też taki może być trochę customowy, to jest De Tomaso Pantera. Też taki, można powiedzieć, samochód ikona lat 80., tylko też dość zapomniany, dlatego że... Tak, totalnie nie kojarzę go. Mało nieznanej marki, ale jakbyś zobaczył grafiki jakieś tam różne, to... Ale wygląda zajebiście, on tak w rzeczywistości też wyglądał podobnie? Tak. Też miał taką szeroką dupę i fajnie. Mhm. I jeszcze miał, powiem ci, jeszcze miał spoiler w kształcie tej strzałki, jak Lamborghini Countach właśnie. Aha. Więc, ale ja w swoim zdjąłem, bo chciałem, żeby nie wyglądał zbyt podobnie do pozostałych. Na tym piętrze trzymam z kolei GTS. Grand Tourer. Tak jest. GTS tu widzę, czyli... że to jest... czym się inspirowałaś tym jeśli chodzi o tego żółtego GTS-a? No, GTS-em. Dokładnie. Bo no, chodzi o to, że to jest w teorii GTR, ponieważ ma te wydechy z tyłu, ale dałem mu grill z przodu, który jest z, jak trzymuje ten emblemat benefaktora na jednej listwie. To taki sam miał tej pierwszej generacji te GTS-y, plus do tego kolor, plus do tego felga i brak sztywnego spoilera, no to daje ci wtedy GTS-a, a nie GTR-a. Tu jest Vantage. Tak, to jest jedno z moich ulubionych aut kiedyś, jak z parę lat temu jak grałem w GTA. Bardzo fajnie mi się nim jeździło, potem przyszła imitacja Huracana i Huracan był takim moim ulubionym. Czyli Tempesta, tak? Tak, 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 no. Mhm. Tutaj najszybszy samochód w grze, pomyślałbyś? Poważnie? A też jest ciekawostka z tym samochodem, powiem ci, bo... Jakie on ma felgi kozackie? No, jemu można na kolor dodatkowy sobie akcent nakładać. Ten odcień jeszcze, on się pojawia też w reflektorach na obwódce tej żarówki. Mhm. Tak, nie żarówki, tylko tej. W każdym razie, to jest też bardzo ciekawy samochód, bo powiedziałbyś, co to jest? A moim zdaniem... Jaguar? Powinien być coś to Death Bowser, a według gry to jest Jaguar. A dlaczego Death Bowser? No dlatego, że to jest bardziej imitacja Astona Vanquish Zagato. Raz, że ten dach, który wygląda jak pośladki, nie wiem czy widzisz pod tym kątem. No a dwa, że też jest brytyjski, tak? Nie wiem czy widzisz, wlot powietrza na boku z kolei pochodzi z Corvette C7. A obok jest Corvette C7. I teraz też taka ciekawostka. Ten samochód jest zbudowany w takim tuningu, jak kiedyś zrobiłem sobie już w 2013 roku i trzymam w takim samym tuningu do dzisiaj. Jako taki sentyment. Wow. No, muszę ci powiedzieć, że miałeś kiedyś kiepski gust. Jaki kiepski? Ja kiedyś powiedział, że dobry. Nie, mi się nie podoba w tym kolorze akurat Corvette. Taka jasna, nie? Miała być pseudo ZR1. Tutaj, a tutaj co? Co to jest? To jest tak zwany Lynx. Powiem ci, o, ja czy uważasz, że auto wygląda na warte 2 miliony? No. Nie, 600 tysięcy. No, to samo ja myślałem, ale niestety, jak już ma się za dużo kasy, to się kupuje. A, tak, tak, ja pamiętam, jak Rockstar go dodawał, że wszyscy byli oburzeni, że dodali go za 2 miliony. Oni to chyba dla beki 1-0 dopisali. Ja nie wiem, właśnie przecież ten samochód wcale nie wygląda jakiś ekskluzywny, tylko jakiś tak. Taki, można powiedzieć, zwykły Grand Tourer, Jaguar, no. Pseudo XKR, Pseudo F-Type, dlaczego tak, i oni dodali właśnie takiego koksa drugiego. No i tutaj na końcu widzisz, jeszcze jest ten Continental GT oraz Spectre, czyli jest to imitacja DB10, taki samochód, który powstał tylko na film, ale po części tak jakby ten
ten DB10 ma też nadwozie z Vantage'a tego nowego, więc można powiedzieć, że to jest też ten nowszy model Vantage'a, który teraz... A pamiętasz, jak ci się nim jeździ? Bo nie wiem, czy którykolwiek stąd samochód wyprowadzałeś. Ja bym powiem ci, jak miałem za dużo tych aut w GTA, to mi się tak smutno robiło, bo nie wiedziałem, czym mam jeździć. To powiem ci szczerze, jest tak, jak powiedziałeś, czyli rzadko je wybieram. No, pewnie nawet nie pamiętasz, jak się jeździ tym samochodem. Znaczy, akurat Spectera też niedawno wyciągałem i przekonałem się, że jest on wolniejszy od Rapida GT, który jest od początku grze, więc słabo trochę te osiągi. No, bardzo na samej górze z kolei trzymam superkary, można powiedzieć takie coil, pseudo-ikony. Tutaj, tu już poszedłem sobie na swój pomysł, ponieważ wiemy, że to jest imitacja tego Rimaka Concept, czy coś w tym stylu, ale wymyśliłem swoje. Z kolei Nero to Chiron, zostawiony w takim kolorze fabrycznym. I jak zauważysz, fajny szczególik, ten tył jest rzeczywiście jakiś ciemnogranatowy, a nie całkiem czarny. W rzeczywistości odcień tak samo jest, że ten tył jest ciemnogranatowy. Jak się z przodu patrzy na ten samochód, to jest prawie 1:1. Z rzeczywistości. Ale ten Coil Cyclone też jest dość podobny z przodu do tego Rimaka, w sensie tej pierwszej generacji, bo ten, co jest w Porsche, C2 się nazywa, C2, w tym stylu. Concept 2 po prostu. No. I ten jest Concept 1, nie? Tak. I ten tył z Koenigsegga. Identyczny dyfuzor, identyczny... I podobne światła. No, ale światła są troszkę przyduże. No już my kończymy. Teraz z kolei jest XXR, czyli Koenigsegga w kolorze z Regery. Może i... tak powiedzieć. Czekaj, a ten to nie jest 177? Znowu kolejny? No to drugi. Bo wcześniej ja po ciebie przyjechałem właśnie. Aha, dobra, dobra. To jest drugi. Tu jest 911. Boże, 811. 918. 918, tak. Bo już mi się samemu pomyliło, kurde. Tak, i też był starany się robić na takiego seryjnego. Powiem ci, nie jest to jakiś piękny samochód, ale jakoś w tej konfiguracji tuningu on w miarę na zdjęciach wychodzi. Więc od czasu do czasu go wyciągnia, powiem ci, w miarę daje radę. Następnie się... T20 w flagowym Volcano Orange. No i na końcu Turismo. Cóż to więcej rzec o takich samochodach. Nie masz więcej samochodów takich z klasy Super? Mam. No ale chyba się nie wyrobię już pokazać. No nie, ale to nie jest twój jedyny garaż, nie? Bo wiesz, tam czasami pokażę część tych garaży czy jakiegoś gracza, czy klubowicza i potem w komentarzach na YouTubie ludzie piszą, że ej, czemu on ma tak mało, ja mam więcej, nie? A my nie pokazujemy przecież wszystkiego. Gdybyśmy mieli pokazać wszystko, to by to z 2 godziny zajęło. Może nie 2 godziny, ale głównie cel był taki, żeby zachęcić graczy bądź widzów do kupowania magazynowania samochodów, ale w takim stylu jakimś, nie swoim. Tak. I czy będę pierwszy, który nie pokazał żadnych tunerów? Bardzo możliwe, bo nic nie... A nie, pokazałeś nie, Civic. Civic i w sumie można by było też Mitsubishi Evo 10, czyli Kurumę, zaliczyć do tunerów. Ale większość tych, co pokazałem, to w takim stylu, może powiedzieć, seryjnym, bardzo seryjnym wykonane. No. Tak, no właśnie to jest charakterystyczne dla ciebie, że nie masz jakichś tam przesadzonych spoilerów, nie masz jakichś przesadzonych kolorów, wszystko jest stonowane, tak żeby jak najbardziej oddać charakter tych samochodów z rzeczywistości. I to też dlatego, że ja po prostu jestem entuzjastą designu i jakoś tak współczesny tuning do mnie nie przemawia, więc nawet jak mam te tunery, to są głównie samochody z lat 90. Te takie głównie Japończyki, wiesz, klasyczne. Ale takich nowoczesnych jakichś Huracanów nie robię, żadne bodykity, bo mnie to nie kręci. Spoko. No i Zabiu, dzięki ci za prezentację swoich garaży. Ja również dziękuję. No i tak wygląda dobytek W. Ja przypominam, że to nie jest całość, że tu on ma znacznie więcej tego wszystkiego. Ale no, tak wygląda to, co chciał zaprezentować, to na co starczyło nam czasu.
I no pewnie. Tutaj chyba można nawet więcej tych poziomów w garaży sobie kupować, nie? Już nie pamiętam, jak to było. I można znacznie więcej tych furek tutaj mieć. Podoba mi się to, w jaki sposób sobie to wszystko uporządkował. Większość z was właśnie sobie te samochody porządkuje, no bo co z tymi wszystkimi furami robić? Przecież nie będziemy wszystkimi naraz jeździć, nie? Gracz jest tylko jeden, a samochodów ma ponad 100 w garażach, także no. Ja miałem zawsze z tym problem, żeby wybrać jakąś furę do nie wiem, do jazdy czy do przemieszczania się. I nie wiedziałem, co mam wybrać, więc wolę mieć po prostu mniej tych samochodów, a przeglądać wasze garaże i patrzeć, co macie, a mieć tylko te samochody, które naprawdę lubię, a sprzedawać tych, których nie używam. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hejka.